witam was bardzo serdecznie z tej strony Samotycha i witajcie w drugim odcinku z Escapisów. Także myślę, że bez zbędnego przedłużania będziemy sobie rozpoczynać. Tutaj jest to Center Parks, Perks, nie wiem jak to się mówi. Dobra, i nie pamiętam już co tu mieliśmy. Dobra, mam pilnik i dwie taśmy i robiliśmy chyba siłę. Tak, dzisiaj sobie myślę dociągniemy siłę na 100. Jeżeli chcecie kolejny odcinek już niebawem, to zostawcie, jak zostawicie tutaj 80 łapek w górę, to od razu siadam do nagrywania kolejnego odcinka i kolejny odcinek pojawi się już niebawem, ale to za 80 łapek w górę oczywiście. Dobra, tutaj czekamy i na samym początku pójdziemy sobie na apel oczywiście, pójdziemy na apel. W ogóle nie grałem długo w tą grę, znaczy dawno nie grałem w tą grę i zapomniałem co tu się dzieje. Dobra, Donat, co ty tu masz na sprzedaż? Instrukcja tworzenia przedmiotów, czy to nam się przyda? No niekoniecznie, myślę, niekoniecznie. Muszę sobie tu poprzypominać craftingi. Ten, proszę o ciszę, no już tutaj cisza. Tym imbecylom zastosujemy przeszukanie celi. Kalus i Gąsior, dobra, Kalus i Gąsior tutaj mają przeszukanie celi i to ja przeszukuję im tutaj. Patrzymy co tu ma Gąsior. Gąsior ma tutaj grzebień. W ogóle zobaczymy zadania. Pobij Hołyń, pobij oficer Siaro, usuń latarkę z oficer Fefe i pobij Stefa. To ludzi. Dobra, lecimy sobie tutaj. Konfiturka. O nie, zauważy mnie. Nie, dobra, konfiturka. Tutaj. Konfiturka, no czemu nic nie masz? No kurde. Ja tu patrzę. Co ty mnie bijesz tutaj? Ja cię zaraz pobiję tutaj. No dobra, pobijemy oficera Matiego. A nie, on mnie sklepie tutaj. O, uwaga, dobra. Tutaj lecimy. 3 HP mam. Dobra, musimy patrzeć. Powoli musimy przygotowywać ucieczkę, myślę. Dobra, więc nie ma szpatułkę tam miał, ale chyba mi się szpatułka nie przyda, także lecimy sobie na śniadanie szybciutko. Musimy tutaj zmęczenie sobie odrobić. I lecimy, myślę, robić ten. Robić sobie masę. Dobra, jest, jest, jest. Dobra, i lecimy sobie szybko na siłownię, żeby tutaj robić sobie, no wiecie, masę, żeby tutaj było trening, bo musimy setkę już dobić. Musimy dobić szybciutko setkę, żebyśmy byli najlepsi w więzieniu, a jak będziemy najlepsi w więzieniu, jeszcze będziemy mieli dobrą broń, no to już w ogóle będzie dobrze, bo będziemy mogli każdego klepać i zadania będziemy szybko wykonywać i ogólnie dużo pieniędzy zarobimy i wszystkie rzeczy będziemy zdobywać z ludzi, także będziemy ich bić i strażników, tak nic nam nie stanie na przeszkodzie. Mamy czas wolny, także jest spoko, spoko. Dobra. Lecimy sobie. Hop, hop, hop. I w ogóle mogę zrobić coś takiego, żeby zrobić z escapisów maraton, ale to jeżeli będziecie chcieli, bo widziałem, że dużo osób pytało, kiedy escapisy, właśnie escapisy są i mogę właśnie zrobić z tego maraton, bo to mi się fajnie nagrywa, także mógłbym na przykład w jakiś dzień wypuścić 3 odcinki, ale to jeżeli byście chcieli i to dużo mojego wolnego czasu poświęca, także jeżeli chcecie, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, tak chcę maraton, jak dużo osób będzie chciało. No to będzie fajnie. Tutaj w ogóle zrobię gdzieś ankietę i będzie ankieta, czy chcecie maraton. W karcie będzie ankieta, tak? Dobra. Dobra, mamy już 91% zmęczenia. Powtórzenia 27, myślę, że pójdziemy sobie tak. Jeszcze jedno powtórzenie zrobimy. Dobra, i lecimy tutaj. Lecimy sobie pod prysznic. Dobra, lecimy tutaj, niech nam trochę zjedzie. I mamy już 76. Dobra, myślę, że no w dobrym wypadku nam się uda w tym odcinku to zrobić. Filipska ma dla nas zadanie. Dobra, Ania, co tu masz dla nas? Kurde, a tu. Ania. Ania, a tu. Gąsior kręci sobie w pobliżu, zaprezentujmy swoje... Dobra, Gąsior, gdzie tu? Gąsior, trzeba... Kogo my tu mamy pobić? Pobić Hołynia i pobić Gąsiora. Dobra, Gąsior, gdzie ty jesteś? Dobra, musimy sklepać Gąsiora, ale to jeszcze sobie potrenujemy chwilę. Obiad, dobra, lecimy teraz na obiad i po obiedzie sklepiemy Hołynia. Tak? A nie, teraz możemy sklepić. Tu go sklepiemy. Chodź tu, chodź. Dobra, kurde, już tutaj sklepiemy go. Udało ci się przysługę zrobić. I miał czekoladę i miał luksusowy papier. Dobra, jeszcze ci zabierzemy to i weźmiemy tutaj. Dobra. Mamy czekoladę, także czekolada to jest spokojny przedmiot. Co ty tu konfiturkę masz na sprzedaż? Dobra, najpierw weźmiemy sobie obiadzik. Weźmiemy sobie, usiądziemy tu, zjemy. Dobra, siot. Dobra. Jemy sobie obiadzik ładnie. Dobra, zaraz obiad się kończy. Już mamy... Musimy ziara pobić jeszcze. Oficer ziaro, dobra. Gdzie jest oficer ziaro? A w ogóle go tu nie ma. Stanowisko do prania. Dobra, to jeszcze zrobię to stanowisko do prania. Tutaj musimy zrobić. Szybko normy robaczu, to sobie wyrobimy gotóweczkę jeszcze i może dzisiaj jakieś
potrzebnej tematy. Nic nie mam, bo tutaj jest... Musimy pamiętać, żeby... Pyk, pyk. Pyk, pyk. 2, 3 i tutaj 4, 5. Pyk, pyk. 2 i 3. No, już tu. Coraz lepiej nam idzie. Dobra, lecimy sobie tutaj. 2, 3, 4, 5. 5. Dobra, już mamy ponad prawie. 2 i 3. 4 i 5. I myślę, że... Nie, to jeszcze nam nie starczy, nie? Nie starczy. Dobra, wyrobiliśmy normę roboczą. I teraz idziemy klepać ludzi. Idziemy klepać ziara. O, gąsior. Gąsiora musimy pobić w ogóle. Dobra, chodź tu, gąsior. Dobra, widzicie, i o to chodzi. Mamy dużo życia i łatwo możemy bić. No gdzie ty? Co ty mi tu? Bijesz mnie tak ostro. Gąbka morska. To nam się nie przyda. Dobra, zabierzemy ci uniform. A co ty tu robisz? Lewa, dobra, nic nie masz dla nas zadania. To lecimy. O, zadanie chowin ma. Nie, ja chciałam od ciebie zadanie. Halo, halo, strażnik, halo. Halo, strażnik. On mnie bije. No gdzie ja? Co ja? Co mnie atakujesz? Czemu mnie? Dobra, już mi tam wywalę. Dobra, dobra, lecimy sobie tutaj. Lecimy, dobra, już nas nikt nie zauważy. Pan zioro, pana zioro. O, jak... Dobra, myślę, że on chce mnie sklepać. Pana zioro musimy sklepać. Gdzie jest pan zioro? Tu jest pan zioro, dobra. Trafiłem cię. Dobra, ostro. Nie, tutaj będzie trudno, bo pan zioro tutaj mocno jest, widzicie. Dobra, lecimy tutaj. Nie, nie ma szans. Dobra, niech mnie sklepie. Okej, mamy 99 hajsu. Może coś kupimy. Musimy zobaczyć, czy ktoś ma coś ważnego do kupienia. I myślę, że od następnego odcinka, teraz jeszcze w tym odcinku, będziemy sobie mas robić. No już mi tu dawaj. Zadanie. To... Pigułki nasenne, które wpadł... Dobra, Filipska tutaj ma pigułki nasenne. Jakard. Gąsior, nic nie ma fajnego. Co ja? Czasaj ćwiczenia. O, to idealnie prawie. Dobra, lecimy sobie tutaj. Zrobimy do setki. Do setki zmęczenia i podbijemy tutaj, żeby było spoko, nie? Także myślę, że zrobimy sobie... Od następnego odcinka już będziemy uciekać na pewno. Wiecie? Już będziemy przygotowywać ucieczkę, bo teraz będziemy tak już robić ten... Myślę, że ja nie będę się spieszył z tymi ucieczkami, żeby tak szybko to robić, tylko będziemy na luzie sobie tam bez problemu, żeby nam się wszystko ładnie udało, nie? Dobra, lecimy, ile tu mamy? Siła 82. Dobra, będzie spoko. Jeszcze zrobimy sobie więcej siły i będzie ideolo. Dobra, prysznice. Dobra, to na prysznicę pójdziemy pod koniec już. Dobijemy sobie do zmęczenia stówki. Hop, hop, hop. Dobra. To pójdziemy gdzieś tak, jak będzie za 15 tutaj. Dobra. Dobra, jeszcze zrobimy ze 3. 2. Dobra, jeszcze jedno. Już jesteśmy zmęczeni. Dobra, hop, hop, hop. Kto tu konfiturkę ma, coś na sprzedaż? Konfiturka, mundur strażnika. Mundur strażnika, czy nam się... Nie, mundur strażnika nam się nie przyda za 50, bo konfiturka to ma za drogo. Bo wiecie, możemy kogoś zawsze sklepać. Ja się boję od nich zadania brać, więc zegarek tego... Dobra, może znajdziemy zegarek. Dobra, kto tu... Ktoś... Gąsior sklepany. Dobra, sorry. Gąsior nic nie ma w sumie. Dobra, szybko. Klacę, dobra, lecimy na klacę. A, tutaj jeszcze ktoś został sklepany. Hołyn. Hołyn też nic nie ma w sumie. Dobra, lecimy sobie. Tutaj uniform dalej leży, nie wiem. I myślę, że będziemy uciekać przez bramę. Tutaj zaraz wam pokażę w ogóle, gdzie będziemy uciekać. Hop, hop, hop. Dobra, i plan na ucieczkę już mam wstępny. Patrzcie, bo tutaj jest brama. I tutaj myślę, że przetniemy sobie to. I żeby wyjść, bo te drzwi są zamykane, to będziemy musieli przekopać jeszcze to. A to możemy przekopać widelcami, więc będzie jak najbardziej. Czy to jest oficer Ziaro? Nie. Pan Ziaro tutaj jest. Dobra, klepiemy pana Ziara. Dobra, chodź. Chodź na solo. Ale go sklepiemy, patrzcie. Już mamy tu go. O. Dobra, mamy go. O, i Ziaro ma czerwony klucz. To nawet nam się by udało kluczyk zrobić. Dobra, lecimy tutaj. Wieczorny czas wolny. Idolo, widzicie? I tak jak mówię, tak się opłaca robić, bo możemy ostro klepać tutaj ludzi. Dobra, i tutaj jest moje biurko, tak? Dobra. Dobra, więc mamy to. Teraz będziemy musieli uważać. Mamy dużo przedmiotów stałych.
Znaczy, dobra, to tak. To nam się przyda, pałka policyjna, bo to będzie jako broń, dobra. Szkło możemy komuś oddać, żeby mieć jak najmniej przedmiotów, które nam się nie przydadzą. Kto tu? Dobra, damy Kalusowi. Kalus, chodź tu. Kalus. No ja nie mogę sobie nic robić tutaj już. A Filipska ma. Ach, patrzcie jak tu Filipską na raz tutaj wzięliśmy. Dobra. Nożogrzebień, rydel masz, dobra. Mamy cię tutaj. Kogutka. Ja nie mogę z nikim ten. No to ja mogę to wywalić w sumie. Czy zostawimy sobie na następny dzień? Nie, ja z nikim już dzisiaj nie mogę tradeować. No to ja to wywalam w sumie, bo mi się to w ogóle nie przyda. To wbijamy sobie jeszcze tutaj. Okej, już mamy dobrą siłę, mamy wszystko dobre. Jeszcze sobie przeglądniemy biurka innych, żeby... No, żeby zobaczyć, czy są jakieś dobre przedmioty. Ciastko, to jedzenie nam się zawsze przyda. W ogóle czekolada nam się najbardziej przydaje, bo ona najwięcej energii. Nie, ktoś tu będzie mnie klepał chyba. No, nie wiem. Dobra, chodź tu, sklepiemy ci pewnie flefę. O nie, nie, on nie sklepie. A nie, nie sklepie mnie. Patrzcie, jak z tą pałką policyjną ostro. Tutaj, o, jeszcze wykonaliśmy zadanie. Pałka policyjna. A w razie czego... Wejście, klucz. Ej, no to nie, dobra. Zamiast kopać tą ścianę, to ja zrobię klucz w sumie. Bo klucz się nie robi aż tak strasznie. W ogóle musimy uważać, żeby nas nikt nie walnął. Teraz będzie apel wieczorny chyba, tak? Nie, apel jest od... Czemu ktoś mnie bi... A pan ziaro mnie bi... O kurde, to ja... Szybko musimy zrobić taką akcję. O nie! Kurde, ktoś mnie tam walnął. Dobra, ale dobrze, że zabraliśmy mu jeszcze jedną pałkę policyjną. Dobra, tutaj masz dla nas coś na sprzedaż. Apteczkę, składana drabinka, to nam się w ogóle nie przyda. Dobra, lecimy sobie jeszcze na ćwiczenia. Jeszcze zdążymy trochę ćwiczeń porobić przed tym. Ale musimy też lecieć na apel, żeby zobaczyć, kto będzie przeszukiwany. Bo jak my będziemy przeszukiwani, to będzie słabo, bo musimy ukryć przedmioty te nielegalne. Ale dobra. To jest pan Ziaro nas będzie bił teraz, bo pan Ziaro nas nie lubi, bo go skopaliśmy przed chwilą. Dobra, lecimy sobie tak. Mamy już 90. I już na luzie zaraz lecimy. Jeszcze jest dwa zrobię przed apelem. Dobra, i lecimy sobie na apel, na luzie. Na luziku polecimy na apel. Apel jest chyba tu u góry. Dobra, dobrze pamiętałem. Kalus, co tu ma? O, Kalus ma pilnik na sprzedaż. Bierzemy pilnik, bo pilnik nam się przyda. Instrukcja tworzenia przedmiotów i blaki nam się nie przydadzą. Kalus, kurde, miał dobre itemy. Dobrze, Kalus, spokój. No dobra, mów, kto będzie przeszukiwany. Pewnie ja będę przeszukiwany. Kalus i Donat, to będzie. Zobaczymy, co tu masz. Śrubokręt. Czy nam się przyda śrubokręt za 70? Nie, no nie przyda nam się. Dobra. Co ważnego ogłosicie? Do pilnej sprawy? Tu żyje się łatwo. No, co tam gada? Dobra, wywalam na nich. Idziemy się jeszcze pouczyć. Pouczymy się trochę, tak żeby było. Bo potrzebujemy do tworzenia przedmiotów. Dobra, już lecimy szybko, żeby nas tu nie zauważyli. Hop, hop, hop. Moje biurko. Dobra, o, mamy dwa pilniki. Idealnie. Dobra, zobaczymy, czy... Bo z dwóch pilników, o ile pamiętam, 16 inteligencji. Dobra, i będziemy mogli zrobić liche obciążki. Także dobra, dzięki wam za obejrzenie, moi drodzy. Dzień już się kończy tutaj. Ja nie będę przeszukiwany, także już możemy i spać, już będziemy to zapisywać. Także jeżeli chcecie więcej odcinków z The Escape, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Życzę wam miłego dnia, w sumie dobrego wieczoru, bo ja to nagrywam wieczorem w niedzielę. Nie wiem, kiedy to oglądacie, pewnie w poniedziałek, także życzę wam dobrego danka, dobrego dnia i w ogóle wieczoru, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, no i cześć! Cześć.